Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Uncharted 2 pośród złodziei. Przebijamy się gdzieś tam do jakiejś wieży, do której się mamy dostać, której przygód, no rzeźnia, krótko mówiąc, w prawo, w lewo. Tak czy inaczej przebijamy się i lecimy do przodu. Oczywiście kamera znowu gdzieś mi ucieka. Tam jest. To chyba standard. Co to tutaj za klimat jest? Ja pierdzielę. No dobra, oj, co to tutaj mi? Okej, nie wiem gdzie jestem, nie wiem o co chodzi. Kamera oczywiście rządzi się swoimi prawami. Rany boskie. Dobra. Co to tutaj za O miejsce? cholera, padnij! Padnie? Strażnicy też tu są! Strzelać w nich! To poczekamy sobie, aż się trochę wystrzelają chłopaki. Nie będziemy się jakoś nadmiernie angażować. Także jest kurna panterniak tam. Nie ma co, to trzeba na spokojnie. Skończyła się spokojność, że tak powiem. Bo chłopaki zaczęli na to podchodzić. No, panie, co jest? Ja mam mikro? Od kiedy ja, dlaczego ja mam mikro? Okej, zginął panterniak. Są postępy. Tu się kurna wyczynia. Granat. Granat zawsze się przyda. Szlak by to. Zmokła. 250 strzałów w głowę. No dobra, niech będzie. Kurde, ale kończy mi się amunicja. Trzeba tu wykorzystać coś innego. Troszeczkę, bo... Bo robi się kurna krucho. Można doładować tego sztasa? Nie można doładować czasu, to jest nędza. Niedobrze. Jeszcze ktoś? Dobra, M4. Jest sas na maksa. Dobra, chyba więcej nie będzie. Kurna, dużo nas tu jeszcze jest? Oj, oj, oj. O, ruszaj się, kur... Co tu się kurna dzieje? Nie!
No szlak by to trafił! Uważaj na gości z procami! Kurde, sam nie wiem co, czego tu używać, żeby było dobrze. Jest ich coraz więcej! No kurwa, ruszaj się trochę, gdzie? Co tu się dzieje? No patrz, no! No nie wiem co się dzieje, no po prostu nie ogarniam, nie rozumiem. Bardzo fajnie! Bardzo fajnie! O, można jeszcze troszeczkę? Uważaj na gości z pracami! No kurwa rzecz! Uważaj na gości z pracami! No, co się kurwa dzieje? Uważaj na gości z pracami! Matko! Jest ich coraz więcej! No, co tu się wyczynia, ludzie? Jasna cholera, ja nie wiem co się dzieje! Jeszcze gdzieś, no przecież... O, rany boskie! Czyli co? Czyli już czysto? Czy jeszcze ktoś coś? O rany boskie, dobra. Nie wiem co się dzieje, nie wiem o co chodzi. Nie wiem co ja mam teraz zrobić. No i o co chodzi teraz? Halo? O, dobra, zbieramy co się da. Zbieramy co się da, bo nie wiadomo co będzie później. Matko Święta. Tu do góry chyba nie. Czyli gdzie mam iść? Halo? Chyba tutaj, tak? Sam nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba tędy.
Gdzieś tu musi być kamień. Spróbujmy poszukać na górze. W porządku. Dobra, szukajmy na górze zatem. Chyba dobrze idę w takim układzie. Chyba dobrze idę. No Jezus Maria. Poszukajmy na górze, czyli trzeba iść do góry. Idziemy do góry. Chodź, pośpieszmy się. Tak? Pośpieszmy się. Kurna, za amunicją tak szału nie ma, że tak to ujmę. Granaty, chociaż granaty mamy 4, no to chociaż nie wiem, czy mi to cokolwiek da na przyszłość. O rany boskie. W porządku, jesteśmy prawie na miejscu. Tak? Dobrze wiedzieć, tylko czemu on staje mi co chwila? Oto on, kamień Cintamani. Nie wierzę, że ich wyprzedziliśmy. Przepiękny. Ta. Wspaniały. Rozwalmy go i spadajmy stąd. Czekaj. Coś jest nie tak. Jak to? Marco Polo się pomylił. To nie szafir, to bursztyn. Bursztyn? Tak, skamieniała żywica. Drzewne soki. Czekajcie, no. Co to jest? Chyba sobie jaja robicie. Halo, Nate! Nie cierpię, jak to robi. Opowiedz mi o tym. Jak mogłem to przegapić? Co takiego? To nie kamień, to żywica. Soki, soki drzewa życia. Dobra, czekaj, zgubiłam się. Tego drzewa? Nie. Tamtego. Lazarewicz. Idzie do drzewa. O Boże, czarne zęby. Co? Czarne zęby tych strażników i ciała na Borneo. Jedli żywice, a ona ich jakoś odmieniła. Myślisz, że Lazarewicz chce to zrobić? Naprawdę chcesz tu poczekać i się przekonać? Brawo, Sherlock. Dobra robota. Flynn? Jezu. O, Harry. Co jest, stary? Zmartwiony, że sukin Lazar cię ubiegł? Chyba musieliście się minąć. Pomyślałem, że poczekam, aż wpadniecie na imprezę. A o czym ty mówisz? No może właśnie tego chciał staruszek Zoran. Jest mądrzejszy niż wygląda. Wciąż możemy go powstrzymać. Elena, nie. Nie, możemy ci pomóc. Zaryduszko, to nie film. A ty nie jesteś dzielną dziewczyną, która nawraca Łotra i ratuje świat. To po prostu nie tak. Flynn, słuchaj mnie. Prezent pożegnalny od Lazarewicza. Szkoda, że nie zostawił zawleczki. Cofnij się! Nie! Elena! Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Zabierzemy się stąd. Nie, powstrzymaj Lazarewicza, idźcie. Nie ma mowy. Chodź. Co tu się kurde dzieje? Cholera. Dobra, mam ją, osłaniaj mnie. Odciąć im drogę! Idźcie tam. Lazarewicz. No i co teraz? Musimy wyciągnąć stąd Elenę. Oczyszczę drogę! Oczyszczę drogę? Przed kim, komu, czemu, jak? Śmiało, skarbie, dasz radę. Trzymaj się. Czekaj tu. Kurna, no przecież... Tu się da z nimi w ogóle w jakikolwiek sposób walczyć?
granat! Cholera! Damy radę? Damy radę jakoś granatem? Czy nie damy rady? Szlak by to trafił! Z każdej strony źle! Dobra, weźmiemy tą snajperkę. Może coś z tego będzie. Jakoś idzie. Jakoś idzie. Kurde, dwa graty zmarnowane. Uciekać! Iść. Śmiało, dasz radę. Dobra, poszło. Uważaj, okej. Jeszcze trochę, idziemy. O, kurna. Tu gdzieś były granaty wcześniej. Moment, to od razu weźmiemy sobie granaty. Dobra, chociaż mamy granaty do pełna. Tu się da coś pozbierać? Nie da się nic pozbierać. Kurde, skarbów coś... czy ja nie widzę ostatnio, czy nie ma, czy... Pewnie nie widzę, jak znam życie. Bo ja to z reguły jestem taki na wpół ślepy. Mamy towarzystwo. Tak? To wracam za tym po snajperkę. Gdzie jest snajperka? Kurde, nie trafiłem. I po snajperce. No trudno. Ale dobre i chociaż te parę sztuk, które, że tak powiem, zdjąłem. No i co? Oni dalej żyją? No bez jaj! Musimy już iść. Śmiało! Dasz radę! No to jazda. To weźmiemy w takim układzie sasa, chociaż skoro nie ma innej amunicji. Co za kibel! No jest kurna nędza. Taka, tak wam powiem, nie za szczególnie jest z amunicją. Uważaj, gdzie idziesz. Jest M4, snajperka. Snajperka, snajperka. Co tu się dzieje? Dobra, są karabiny. Są karabiny, nie jest źle. Plus parę snajperek. Mam nadzieję, że to nie zniknie tak od razu. Tędy? Chyba tędy, no inaczej raczej... Inaczej, a raczej... Ten był chyba ostatni. Hej. Hej, Elena, jak się czujesz? Nie za dobrze. Wyzdrowiesz? Liczę na ciebie. Uciekaj do bramy, najszybciej jak potrafisz. Jak to? O co ci chodzi? O nie. Nie ma mowy. Słuchaj, muszę to dokończyć. Nie, nie musisz. Nawet się nie waż bawić w jakieś głupie krucjaty. Zabierz ją stąd. Nie bez ciebie. Jeśli ta substancja naprawdę może odmienić Lazarewicza i jego armię... Nie rób tego! Jeśli rzeczywiście stanie się niezwyciężony, a ja nie spróbuję go powstrzymać... To samobójstwo! Wiesz o tym! Idź już. Uciekaj stąd najdalej, jak potrafisz.
No dobra. Drzewo życia. Kolejny rozdział. No zobaczymy. Czyli co? Trzeba zdążyć? Trzeba zdążyć przed Lazarewiczem, tak? Czy jak to? Bo nie bardzo rozumiem. Chyba tędy. Oj, 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 oj. Co tu się będzie działo? Co u diabła? Drake. Drake! Trzymać ogień! Trzymać ogień! Jest mój. Sorry, stary. Nie jesteś w moim typie. Co tu teraz? O nie. Nie, 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 to niemożliwe. No jak ja mam go zabić, jak... Tak jak on jest... pewien? Czekajcie, są takie niebieskie te. Może to coś da. No, do góry. Bo to takie są wybuchowe. To są takie wybuchowe. Oj, 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 nie, 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 do góry, do góry, do góry, do góry. Może to... Spróbuj mnie złapać. Szlak by to trafił. No, trzeba wiać. Ja pierdzielę. No, do góry! Cholera. Gdzie, gdzieś tu powinien być. Tam jest, dobra. Chodź tu, ogromna brzydka dziwko. Powstrzymać? Cholera, to chyba działa. To chyba... Oj, 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 nie, 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 nie. To chyba działa. Ja pierdykam. Lecimy w drugą stronę. Dobra. Kurde, nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie on jest? Spróbuj mnie złapać. Ja pierdzielę. Dlaczego ja nie mam innej amunicji? Dobra, mam karabin. Walcz jak mężczyzna! Kurna, to działa. To chyba nie działa. Nie zatrzymasz przeznaczenia! No, hej, hej! No! No, majster, ale ty się ruszaj! Spróbuj tego! Gdzie on jest? Spróbuj tego! Czemu nie giniesz? No, precz mi stąd!
Cholera, nie mam gdzie uciekać. Nie mam gdzie uciekać, ja pierdzielę. Gdzie? Gdzie? Gdzie on jest? No przecież... Moment. Co to było? Ojojoj, niedobrze, niedobrze, niedobrze! Ej, ruszaj się, ruszaj się! Kurna, gdzie? Co tu się dzieje? Uciekaj! Jasna cholera! No, do góry! Gdziekolwiek, cokolwiek! Kurna, gdzie jest? Gdzie on jest? Czemu nie giniesz? Dobra, kurna, ale szybciej! Ja pierdykam! Ej! Co tu zaszło? Miażdżę cię! Czy ja nie mogę tędy uciekać, tak? Przez te niebieskie te... Gdzie on jest? Chodź tu, ogrom na przeszkadź! Dobra, z grubsza wiem, jaki jest system. Z grubsza wiem, jaki jest system. No, kurde! Co tutaj mi? Z grubsza wiem, jaki jest system. I tu gdzieś była amunicja? Cholera! No, ale ruszaj się! Kurwa, trochę dziś trzeba uciekać! Gdzie on jest? Tutaj. Spróbuj mnie złapać. Dobra, coś działa. Coś nie działa, jasny gwint. Przeznaczenia! Chodź, Pondralo. Kurde, nie mogę się stąd ruszyć. No ale ruszaj się przecież! Gdzie on był? No ruszaj się przecież! Próbuj tego! Dobra, gdzie on jest? Tutaj jest, dobra. Chodź tu bliżej, pod to niebieskie. Kurde, on sam to strzela. Kurna! No, ruszaj się! No, dlaczego? Kurna, o co tu chodzi?
No i gdzie jest? Zginiesz! Kurna, ile jeszcze? Drake! No gdzie on jest? On gdzieś tu powinien być, z przodu przede mną. A jednak kurna jest gdzieś za mną! No do góry! O rany boskie! Halo? Ej, co się stało? Lazarewicz! Masz mnie za potwora. Wcale się ode mnie nie odróżniasz, Drake. Ilu ludzi zabiłeś? Ilu? Dzisiaj! Tak jest, chłopcze. Bez współczucia. Bez litości. Zrób to! Nie. Zabrakło ci woli. Mnie może tak. Ale i mnie. Nie! Kurwa, wychodzi na to, że wygrałem. Wychodzi na to, że wygrałem, ale jaja. O, cholera. I trzeba wiać, tak? Kurde, ta kamera. Ruszaj się, mistrzu. Oj, oj, oj. Kurna, no ja nie widzę, dokąd biegnę. Szlak by to trafił. No! No przecież ta kamera mnie leczy na... Nate? No ale... Trzymaj się! Dalej! A jest! Trzymaj się! Dalej! A jest! Kurwa, to jeszcze takie jaja, tak? O rany boskie! Tak jest! Chodź! Musimy się stąd wydostać! W górę! Dobrze. Dawaj, słonko! Tu się kurwa, co to się całe miasto się zapada? Co ty tam do cholery zrobiłeś? Uratowałem świat. I tak, i tam. Okej, okay. Trzymaj ją. Zajmuje za dużo czasu. Idziemy. Trzymaj się, dobrze? Trzymaj się! Zostań z nami.
Nic ci nie będzie, nic ci nie będzie. Wrócisz do zdrowia. Helena, nic... Helena! No ja pierdzielę, nie mówcie, że umarła. Czekla, szefer kierala gawu cigre. Tu dziecię. To była długa i dziwna wyprawa, prawda? O tak. Powinnaś częściej grać rolę bohatera. Pasuje do ciebie. A tam... Powiedz mi coś. Co? Kochasz ją? Kle, przepraszam. Nie, ale... spokojnie. Wszystko w porządku. Wyświadcz sobie przysługę kowboju. Powiedz jej. Ej, czyli żyje. Chloe. Nie. Teraz to ja muszę odejść. Ale musisz przyznać, będzie ci brakować tego tyłeczka. No. Patrzcie, kto powinien ciągle leżeć w łóżku. Kiepska z niej pacjentka. Uparta jak diabli. Nie jestem uparta, tylko niecierpliwa. Co? Nie ma wielkiego szafiru. Po raz kolejny nie. Jesteście tego pewni? Tak. To tylko przenośnia z sali. Przenośnią nie zapłacisz rachunków, mały. Trafi się jeszcze coś innego. Trzeba mieć nadzieję. Nadzieja to matka i kocha swoje dzieci. Którędy poszła Chloe? Do zobaczenia. O nie. Ty stary z bereźniku. Aha. Dobrze zrobiłeś. Myślę, żeby się zgodził. Tak? Mhm. No. To gdzie teraz pójdziemy? Hm? Nie wiem. Nie wybiegam z planami tak daleko. Oczywiście, że nie. Ale w sumie ja też nie. Dobrze. W skali od 1 do 10. Jak bardzo bałeś się, że zginę? 4. 4? Tak, a co? 4. 4. Tak. Myślę, że przynajmniej 8. 8? Na bank 8. 8? 8 to ci potworni strażnicy. Żartujesz sobie ze mnie. Oni byli naprawdę straszni. To co jest na 10? Klauni? Klauni gorsi niż moja śmierć. Ja nienawidzę klauni. Nienawidzę ich. A niech mnie. Przecież myślałeś, że nie żyję. Nie. Myślałeś, że już nie, pomógł. Nie. Właśnie, że tak. Nie. Wiedziałem, że widziałam twoje łzy. Sporo jej wylałeś. Łzy? Aha. To krople deszczu. Wcale nie. Byłaś wcale nieprzytomna nie padał i padał deszcz. Świeciło słoneczko, a ty ryczałeś. Nie, świeciło, a ty byłaś nieprzytomna. Nieważne. Przelałam twoje łzy do słoika. Mam dowód. A niech to. No i? No i koniec. No i koniec. Ola Boga. Dobra, przeżyliśmy. Udało się przeżyć. Udało się przeżyć kolejną część przygód. No cóż. No cóż. Jeszcze przed nami co nieco. Bo to przecież nie koniec. Tych przygód Nathana było troszeczkę i jeszcze przed nami połowa. No bo trzecia część, czwarta część i jakiś tam dodatek do czwartej części, tak? Dobrze kojarzę? No, to jesteśmy tak z grubsza rzecz biorąc w połowie. Mam nadzieję, że kolejne części będą troszeczkę bardziej ogarnięte technicznie, bo czasami no robi mi się naprawdę ciepło. Bo tu się trzeba
zdrowo nakombinować, żeby się domyślić, o co tu w ogóle może chodzić. Co zrobić, jak zadziałać, w którym kierunku. No nic to. No nic to. Tak czy inaczej, tutaj się skończyło. I teraz nie zostaje nam nic innego, jak zaatakować część kolejną. Będę musiał sobie chyba chwileczkę odpocząć. A może nie, zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy inaczej, na tą kolejną część, która mam nadzieję, że jak najszybciej się pojawi, bo w sumie im szybciej skończę te wszystkie części, tym szybciej będę miał to z głowy. Także na kolejną część zapraszam wkrótce. Mam nadzieję, że bliżej niż dalej. Dziękuję za obecność na części drugiej. No i co? I czekamy na kolejne pomysły. Zobaczymy, co tam z tego będzie. Także co? No, żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć!